Siemanko wszystkim. Jesteśmy na Błoniach w Bielsku Białej, czyli ostatnia lokalizacja z naszej serii ćwiczeń w plenerze. A dodatkową atrakcją będzie dzisiaj arbuz, który pomoże nam właśnie te mięśnie spompować, bicepsy, barki, plecy. Więc śledźcie, oglądajcie i do następnego. O tyle jest trudniejsze skakiwanie na boksa z arbuzem, o tyle właśnie, że w tej pozycji napięte są barki oraz przedramiona i bicepsy. A gdy lądujemy w tej pozycji, jeszcze dodatkowo czuć mocno mięśnie brzucha, dlatego warto wykonać tutaj 15 powtórzeń, 3 serie z przerwą 20-30 sekund, także intensywnie. W nogach czuć palenie, bardzo fajne. Róbcie to z arbuzem, który waży minimalnie 2-3 kg, a dla takich odważnych no to nawet 5-6-7 kg. Przysiad z wyrzutem arbuza nad głowę, dynamicznie, hop. 20 powtórzeń, 3 serie. Przerwa też tylko 15 sekund, 20 maksymalnie. I barki się pompują i nogi również, bardzo fajnie. Pompa. Arbuz jest mocny. Zniszczymy dzisiaj. Kolejne ćwiczenie na skośne mięśnie brzucha. Dynamiczne ruchy, mocno naciskamy na arbuza z dwóch stron do środka. I wtedy mięśnie brzucha rzeźbimy elegancko. Na egzotyczne wakacje, tak jak ten arbuz egzotyczny. Także 30 powtórzeń, 4 serie. Trzeba cisnąć mocno brzuch. Wchodzi. I kolejne ćwiczenie, również na nogi. I dodamy sobie element spięcia barków. Na prostych łokciach jedziemy sobie nad głowę i wracamy na dół, hop. 30 sekund trzymamy w tej pozycji i cały czas jedziemy rączkami nad głowę, plecy mocno wbite do bramy. 3 serie po 30 sekund. To jest dobre. That's good. Wzmocnimy sobie tricepsy i klatkę piersiową. 15 powtórzeń, schodzimy pomalutku na dół i dynamicznie do góry. No i naciskamy kolanami do środka, żeby jeszcze dodatkowo uaktywnić nóżki i mięśnie brzucha też fajnie czuć w tej pozycji. 3 serie po 15. Triceps wchodzi mocno. Ogień. Patrz, widzisz to? To jest 100% naturalny mięsień. Tu nie ma zero chemii. 100% natural. Trening udało się zaliczyć na Błoniach z tym oto przyrządem, arbuzem. I najlepszą nagrodą jest właśnie to, że możemy sobie go zjeść. Dzień dobry. Potrzebujemy pokroić arbuza. Kroimy dziewczyny na 4 kawałki, żeby się podzielić z wszystkimi tutaj gośćmi na Błoniach. Bardzo ostry. Byśmy. Lekko poszło. Lekko poszło. O, pięknie. Soczysty arbuz po treningu, naprawdę zasłużony, smakuje najlepiej. Także do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się silni i pozdrawiam.